Cześć, witam Was Tomek ze studia Green Art. Zbliża się okres świąteczny, mikołajkowy. Państwo przychodzicie do mnie i zadajecie mi pytanie, czy akwarium jest dobrym prezentem dla dziecka. Tak, uważam, że to jest bardzo dobry prezent dla dziecka. Dobry prezent, żeby dziecko rozpoczęło swoją przygodę z akwarystyką. Decydując się na taki zakup, musimy pamiętać, że wiąże się on także z obowiązkami, bo musimy znaleźć czas na pielęgnację tego zbiornika, musimy dla niego także znaleźć odpowiednie miejsce w domu. Ważną sprawą przy wyborze pierwszego akwarium, które będzie prezentem dla naszej pociechy, jest określenie wielkości tego zbiornika, czyli litrażu. Litraż akwarium ma bardzo duże znaczenie przy tym, jakie później będziemy mogli w tym akwarium trzymać zwierzęta. Jeśli chodzi o umieszczenie zbiornika w domu, pamiętajmy, żeby było to miejsce oddalone od okna, ponieważ akwarium nie lubi światła słonecznego, bezpieczne, żeby zbiornik nie został potrącony czy też uszkodzony i na tyle wygodne, abyśmy mogli swobodnie przeprowadzać cotygodniową pielęgnację akwarium. Planując zakup akwarium, które ma się stać prezentem, musimy uwzględnić czas potrzebny na to, żeby ten zbiornik dojrzał. To nie będzie niestety wyglądało tak, że kupimy akwarium w sklepie rano, a po południu już będą pływały tam ryby. Taki zakup trzeba zaplanować wcześniej, ponieważ urządzić musimy zbiornik i ten zbiornik musi dojrzeć. Dojrzewanie akwarium to jest często 3 do 4, 5 tygodni. Dlatego ważną sprawą jest, żebyśmy takie zakupy, które mają stać się prezentem, zaplanowali wcześniej. Pielęgnacja akwarium i co się z tym wiąże. Żeby zbiornik funkcjonował prawidłowo, potrzebuje z naszej strony niewielkiej ingerencji, niewielkiej pomocy. Ja zawsze powtarzam, że jest to 5 minut codziennie i 30 minut raz w tygodniu. Co za tym idzie? Te 30 minut to jest czas potrzebny na podmianę wody w akwarium, która jest naszym obowiązkiem, przeczyszczenie filtra, jeśli jest taka potrzeba i sprawdzenie, czy w zbiorniku wszystko funkcjonuje dobrze. Te 5 minut dziennie to jest codzienne oglądanie zbiornika, sprawdzanie, czy sprzęt pracuje i oczywiście to, co przyjemne, karmienie ryb. Jeśli Państwo będą o tym pamiętać, zbiornik nie powinien dostarczać kłopotów. Jak wyposażyć takie nasze pierwsze akwarium, jak i do niego zakupić sprzęt, na co się zdecydować? Na rynku mamy dostępne gotowe zestawy startowe akwariów. Tutaj akurat zestaw do hodowli krewetek, ale producenci oferują także akwaria 30, 40, 50-litrowe, 60-litrowe. Gotowe zestawy, które posiadają w sobie wszystko to, co potrzebne jest do rozpoczęcia przygody z akwarystyką. Możemy też takie akwarium złożyć samemu z gotowych komponentów, które możemy zakupić w sklepie zoologicznym. Jeśli nie zdecydujemy się na zestaw, a zechcemy komponować akwarium samemu, wtedy po wyborze wielkości zbiornika musimy dobrać do niego odpowiedni sprzęt. Taką podstawą, którą musimy włożyć do każdego akwarium, to jest oczywiście filtr, grzałka i oświetlenie, ale także wszelkiej maści dekoracje, czyli podłoże, rośliny, kamienie, korzenie. To już wszystko zależy od Państwa uznania, jak to zrobimy. Mamy na rynku bardzo dużo producentów, którzy oferują świetne rzeczy do zbiorników, ale pamiętajmy, my zaczynamy przygodę z akwarium, zazwyczaj jest to akwarium dla dziecka, więc wybieramy sprzęt ekonomiczny. Całe szczęście wszystkie te produkty są wysokiej jakości i na pewno możemy sobie coś znaleźć. Możemy sobie znaleźć filtry zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne kaskadowe. Możemy sobie znaleźć grzałki, które mają termoregulatory, czyli ustawiamy temperaturę i o nic się nie przejmujemy. Możemy sobie znaleźć całe spektrum oświetlenia, od belek, które są zakładane na akwariach. Mamy także gotowe rozwiązania, takie jak pokrywa na akwarium, w której możemy umieścić dodatkowe oświetlenie. Często te pokrywy także są już wyposażone w oświetlenie dane przez producenta. Urządzając akwarium, pamiętajmy, że urządzamy kawałeczek natury. Dlatego dobrze byłoby, gdyby znalazły się w nim żywe i prawdziwe dekoracje. Mamy taką wiedzę w dzisiejszych czasach, że doskonale sobie zdajemy sprawę, że plastik, czyli sztuczne rośliny, sztuczne dekoracje w akwarium nie są na topie, nie powinny się tam znaleźć. W takim razie, co powinno znaleźć się w
w akwarium. Powinno znaleźć się dobrej jakości naturalne podłoże, w którym bez problemów będziemy mogli sadzić osiny. Oprócz żwiru dobrze było, żeby w akwarium znalazł się także naturalny korzeń, bo możemy do niego przyczepić, zaszczepić rośliny epifityczne, a także taki korzeń będzie doskonałą kryjówką dla ryb, które będą mogły sobie znaleźć w nim schronienie. Decydując się na rośliny, pamiętajmy, żebyśmy wybierali rośliny, które są łatwe w hodowli, takie rośliny, które nie będą nam sprawiały problemów na początek, żebyśmy się nie zrazili do akwarystyki roślinnej, a nauczyli się nad nimi opiekować. Zwróćmy uwagę, że taki pierwszy zbiornik, który kupujemy, nigdy nie jest ogromny, nie ma wielu litrów wody. Więc musimy uwzględnić później przy doborze ryb rybki, które będą w takim małym zbiorniku dobrze się czuły. Czyli pamiętajmy, że będą to raczej drobne rybki i nie będzie ich dużo. Na zbiornik na przykład 60-litrowy to jest około 10-15 średniej wielkości ławicowych rybek. W takich malutkich zbiornikach także doskonale sprawują się krewetki, które nie potrzebują tak wiele miejsca jak ryby i możemy w 30-litrowej kostce trzymać całkiem fajną kolonię krewetek. Nie ukrywajmy, że posiadanie akwarium wiąże się z pewnymi kosztami. To nie tylko koszty zakupu zbiornika, które wahają się przy akwarium takim od 30 do 60 litrów, mniej więcej od 600 do 1200 zł. Natomiast koszty użytkowania są niewielkie. Cały ten sprzęt, który jest w akwarium, jest to sprzęt energooszczędny, nie zużywa dużo prądu, więc w dzisiejszych czasach mogą być Państwo spokojni o rachunki za prąd. Liczę na to, że przekonałem Państwa do zakupu akwarium jako prezent i rozwiałem choć w części Państwa wątpliwości. Jeśli mielibyście pytania dotyczące szczegółów, oczywiście piszcie je w komentarzach pod filmem lub zachęcam bezpośrednio do odwiedzin u mnie w sklepie. Wtedy chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania, pomogę wybrać takie akwarium, no i mam nadzieję, że przekonam Państwa do akwarystyki.